Jesteśmy po raz kolejny w miejscu, które z pewnością jest na propsie, czego dowodem będzie ta tabliczka, która zawiśnie dzisiaj gdzieś mniej więcej tutaj. Mamy oczywiście ze sobą wlepy, ale i mamy fajny konkurs. Będziemy się dla Was dzisiaj pytać, ile dni zostało do końca roku. Ktoś, kto odpowie prawidłowo, zgarnia czteropaka. Cały tydzień czekasz na to, kiedy przyjdzie znów sobota. Jest czteropak, czas na pytanie. Możecie się pomylić o 10 dni. Ile dni zostało do końca roku? 70! Nie, bo... 210? 210? Nie! 80! Nie! To słuchajcie, czteropak zostaje... 11. Czteropak zostaje na razie u nas... 210! Niestety, nadal dobra odpowiedź nie padła, a można pomylić się cały czas o 10. 5, 4... 200? Mało! 260. No i niestety nadal to nie jest prawidłowa odpowiedź, ale spróbujemy jeszcze raz przy tej barze. Zacznijmy od kobiety. 200? 200. Mało. Idziemy dalej. Koło 200, no. 185. Nie. 5, 4, 3. 220. Mamy prawidłową odpowiedź. Ona się pomyliła tylko 3. Pozdrawiamy całe Zarusie i całe Jankowo. Tak, dokładnie tak. Tak się zaczyna ostra zabawa. Dziś jest sobota, ta noc jest nasza. Wybijmy razem za chwilę szczęścia. Za nasze życie, za młodość także. A z nami Gesek, tuż przed koncertem. Ty, dlaczego ty zawsze w okularach? Słuchajcie, okulary, tak naprawdę zdradzę wam sekret, tak? Ja jestem krótkowidzem, a to są specjalne okulary, ciemne, ale też lecznicze, które sprawiają, że widzę zajebiście. Więc nawet jak jest ciemno, to widzę w nich po prostu super. Dotykam twojego ciała, to nie przesada. Dotykam twoich nóg, to tylko zabawa, zabawa. Całuję twoją szyję, usta. Podaruj mi trochę uczucia mała. Swoje teksty, czyli na przykład dziewczyna w bikini, karaoke, nago, nago, to musiałeś pisać chyba w różowych okularach. No tak można powiedzieć, tak. No, no staram się coś tam zawsze kombinować, żeby te teksty i muzyka były po prostu zróżnicowane i były po prostu inne. Balujesz do rana, dobra zabawa, nie przestawaj, dawaj, dawaj. Balujesz do rana, twarz roześmiana, wszyscy razem. Naprawdę wieloma kobietami, bo nie oszukujmy się, w większości z kobietami i mówiły: Gesek jest na takim propsie, że ohoho! Co ty na to? Nic o tym nie wiem. Tak się zaczyna ostra zabawa. Dziś jest sobota, ta noc jest nasza. Lubimy pracę, za chwilę szczęścia. Za nasze życie, za młodość także. Dopóki przynajmniej wiemy, ile już dni zostało do końca roku, całe 223. No chyba, że będziecie ten materiał oglądać trochę później. Pewnie tak, jakieś dwa dni później. My żegnamy się z Nowogrodem, czyli z miejscem na propsie. Było naprawdę fajnie. A tak na marginesie, ten chłopak obok mnie to Tomek, nasz nowy operator. Ekipa się powiększa! Na propsie! I tak się przywitali i pożegnali. Siema! Póki miłość jest w naszych sercach, będziemy śpiewać, będziemy tańczyć, niech gra muzyka.